Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Wciąż aktor, coraz częściej biznesman. czasami twardziel, a czasami cekin. Piotrek Stramowski jest dzisiaj moim gościem podcastu. Cześć. Cześć, dzień dobry. A to ciekawe, że powiedziałeś, że jesteś pierwszą osobą, która w ogóle zaczęła tą biznesową stronę. Porozmawiamy o tym też? Możemy pogadać, aczkolwiek nie wiem, czy to jest też dobry okres teraz na to, bo dużo rzeczy się robi, jest, że tak powiem, working progress i czekamy na yy, yy, na wyklucie się takich ważnych Rzeczy, więc na razie wolę nie zapeszać, ale tak ogólnie możemy, możemy troszkę pogadać. Dobrze, to poruszymy. Cekin to jest oczywiście Twoja akcywa z okresu studiów, kiedy byłeś tak nazywany przez kolegę, bo podobno stroi, nie lubiłeś się od czasu do czasu ubrać. E, to, to, to tak, Marcin Kowalczyk tak na mnie mówił. <laughs> I zresztą śmieję się, bo faktycznie to jakoś tak pasowało. Ale ja trochę ja jestem taki cekin, więc jakby dla mnie to e, no, lubię, że sobie ja lubię bardzo różnie się ubierać. W, w ogóle lubię różne rzeczy próbować w życiu. Więc jakby był też ten etap, że. że... Też moda była inna, bo to był 2006, 2007, 2008, 2009 jakoś tak. No to wtedy te takie różne rzeczy się dziwnie nosiło. Znaczy, inaczej nosiło się na przykład, jak się chciało nosić jakieś takie nowe rzeczy, które gdzieś tam w tej naszej szarej rzeczywistości odstawały, no to, 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 no to, to było widać, tak. Dzisiaj to ludzie już jakby noszą cekiny, dosłownie faceci i jak to jest okej. Okay. No wtedy trochę było inaczej, a ja, ja lubiłem chyba się zawsze wyróżnić i poeksperymentować. Zawsze lubię, o, to jest bardziej nie wyróżnić, tylko bardziej poeksperymentować i posprawdzać różne rzeczy. Więc jakby moje, już tak kończąc za propos mody, moje doświadczenie z modą, było takie, że naprawdę parę, parę kreacji, jakbym pokazał, to, to portale społecznościowe by się ucieszyły, bo miałyby co pisać, ale to nie były zbytnio trafne i udane kreacje. No, ale właśnie eksperymentowałem i przez to. Mam nadzieję, że dzisiaj dzisiaj już ten cekin nie brzmiewa tak jak kiedyś. Trochę na luzie, trochę na luzie, ale chciałabym zacząć się poważniej. Czy ty cały czas marzysz o tym, aby zagrać Czesława Niemena? Ta przygoda z Niemenem to jest. Um, w ogóle było bardzo ciekawe i to marzenie gdzieś tam było ale to nie do końca było tak że to jest takie moje największe marzenie tylko po prostu zastanawiałem się kogo bym chciał zagrać w tym kraju którą z postaci takich historycznych no i wydaje mi się, że Czesław Nieman jest takim no jest ikoną, która nie została zekranizowana i jakby na pewno praca nad, nad tą postacią byłaby jakimś gigantycznym wyzwaniem i, no i przyjemnością nie miałem nigdy okazji w filmie zagrać postaci historycznej. Moim kolegom się to już udało wielokrotnie, a ja jakoś za każdym razem, jak dostaję postaci, to są jakieś tam role, które, które gdzieś tam musimy tworzyć, jakby od zera. A chciałbym no chciałbym zekranizować jakąś taką ikonę. A że mam dryg do naśladowania ludzi i wiem, że jestem w tym po prostu dobry. I łatwiej jest mi łapać czyjąś osobowość, jak już ją widzę, niż kreować samemu. No to wiem, że po prostu bym, bym to przygotował rzetelnie. Więc stąd się wzięła ta, ta chęć. A, a później był telefon, tak naprawdę, zupełnie z zaskoczenia od Marka Garszyńskiego. Dziennikarza, autora tekstów. Tak. I autora Snu o Warszawie, jednej z najważniejszych, tak naprawdę, polskich pisanych. Tak, no niestety, świętej pamięci, musimy dodać. Bo w zeszłym roku Marek odszedł od nas. No i zadzwonił do mnie, to było już ze trzy lata temu. Taki głos mi: Halo, dzień dobry. Czy pan Piotr Stramowski. Ja mówię, tak, tak. Czy pan by chciał zagrać niemenacz, to prawda? A ja jak to mówi? Marek Gaszyński się kłania. Ja mówię, boże, Marek do mnie dzwoni. No i się po prostu zestresowałem. Zaczął mi zadawać pytania na propos i yy, na ile ja w ogóle jestem zorientowany. Przyznam, że się zestresowałem. To trochę się poczułem jak w szkole przy odpowiedzi i tam by... pomyliłem się niebiesko-czarni z czarno-żółtym, żółty jakieś tamte. E, to było, to było dosyć, dosyć zabawne. Mówię o, o zespole niemena. E, I od słowa do słowa spotkaliśmy się później pierwszy, drugi, trzeci. E, gdzieś gdzieś ta, ta znajomość się tak znaczy, ja też pamiętam, że miałem wtedy tam dużo takich projektów, a Marek, Marek był dosyć intensywną osobą i nie odpuszczał. Więc, jakby często było tak, że do mnie wydzwaniał kilka razy dziennie i faktycznie nie mogłem gadać. A, a jego jakby celem było to, żeby, żeby usiąść i pogadać o scenariuszu. No, niesamowite jest to, że, że Marek miał gigantyczną wiedzę na temat w ogóle historii życia Niemena, bo, bo się przyjaźnili. To jest niesamowite. No, i naprawdę spędzili masę czasu razem. Więc miał jakieś. jakby u niego pokazywał mi zdjęcia, pamiętniki, no, różne dokumenty, właśnie związane z twórczością Niemena. No, można powiedzieć, że był zafascynowany nim. Zresztą mówił to głośno. No, i takim jego marzeniem był zrobić ten scenariusz. Praca nawet nie powiedział, że nawet nie napisanie tego scenariusza, tylko praca przy tym filmie, żeby on współtworzył go. No i stwierdziłem, że to jest super znak. No Aha. i gdzieś zaczęliśmy bez zobowiązania po prostu na ten temat rozmawiać. I co? No i niestety, niestety się stało tak, że, że Marek nie zdążył tego zrobić. No, a, a podejrzewam, że gdyby ty parę więcej lat dostał, to wydaje mi się, że on był na tyle uparty, jeżeli o to chodzi, że, 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 że na pewno jak nie reżyserować czy, czy napisać, to, to na pewno by, by gdzieś tam przy tym był. Um, on jako osoba, której Czesław Niemen był idolem Widział ciebie w tej roli? No właśnie to było Bardzo takie pokrzepiające Że, że tak, no pogadał ze mną Powiedział, mówi, a ty masz oczy jak on, Coś masz takiego, jak coś macie, ty byś pasował, mm -hmm. ty byś pasował. I on sobie już tak. ułożył w głowie Że jak ja chcę go zagrać, on powiedział, że ja bym pasował ja powinienem go zagrać, więc tak, było super Strasznie miłe um, No tak, no ale to już jest przeszłość A, a zresztą wiem, że chyba w, w, film o oni mniej, Znaczy były próby, żeby, żeby, go zrealizować, ale tam są jakieś e, problemy. jakieś jak tam, o których nie chcę mówić, ale, ale słyszałem, bo też nie chcę chciać jakichś plotek, ale, ale tam podobno jest. E, nie, nie jest łatwo. No tak. Ale w każdym razie ty jako główno, główna postać w filmie bi a, biograficznym. <grym> zgadzasz się? <grym> e, zgadzam się na co? Na to, żeby zagrać, Niemena. No. no, oczywiście, to, to nie jest tak, że się zgadzam. Przepraszam, znowu cię tylko. No, proszę bardzo, to krzesło. tylko krzesło, krzesło możesz kopać. E, to zależy od tego, kto robi film, bo to czasami wiesz jeszcze. No, to jest bardzo ważne, jaka produkcja, jaki budżet, kto pisze, jak, jak wygląda scenariusz. No, to są bardzo ważne rzeczy, więc jakby nie tak, że bezwzględnie bym go zagrał, ale, a, ale chętnie bym się przygotował do takiej produkcji z, z najlepszymi. Twoja ulubiona piosenka, Czesława? No chyba, znaczy ja, ja bardzo, znaczy no dziwny jest ten świat, jest takim tak pięknym utworem i, i zapadającym w ucho, no i tak ponadczasowym, wzruszającym, no i jakimś magicznym, że, że, że no zdecydowanie to jest mój naj, 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 najulubieńszy jego utwór, a drugi bardzo lubię o Krzysiu, który dostał, właśnie nie pamiętam tytułu, ale, ale pod choinkę, że dostał zabawkę i rozłożył ją na kawałki. W to też się rozbrojenie, tytuł był, refren był, że rozbrojenie. Chodzi o to, że dostał jakieś zabawki wojenne tak. i rozło, rozłożył, więc rozbroił armię. No przepiękne. No to, to bardzo lubię. jedna jest właśnie dla chyba dla Jasia. Jaś był. Tak, była taka piosenka, ale też nie mogę sobie przypomnieć Nie tytułu. pamiętam tytułu, to jest bardzo taka... Dla mnie wspomnienie zdecydowanie. Z mwozami, jesień się zaczyna. I dokładnie teraz właśnie jest taki klimat. No, też no, klasyk szlagier, ale piosenka niesamowita, która powstała na bazie wiersza zresztą. No tak, jak wiele. Ziel... Zielona Granica, czyli mm -hmm. film Agnieszki Holland, najnowszy, który miał swoją premierę dwa miesiące temu. Ty mm -hmm. w nim grasz. Tak. Czy to dla takich filmów jesteś aktorem? Zdecydowanie to jest jeden z nich. Ty byłeś yy, na granicy. Widziałeś te obrazy? E, tak. E, no. Nie tylko grałeś. Dokładnie tak. No, ja zawsze podkreślam, że jest nas więcej osób, wielu aktorów i aktorek um, um, jeździło na granicę, pomagać um, i ludziom. I niektórzy jeżdżą do dziś. Więc jakby to, że ja zagrałem, gdzieś może więcej się o tym mówi, ale, ale chciałbym podkreślić, że, że naprawdę jest dużo osób. i Nie wymienię oczywiście wszystkich, ale Mateusz Janicki, Antek Pawlicki, Maciek Zakościelny, Magdaruszka, y, Anita Sokołowska, y, no zresztą Majostaż, wszystko oczywiście też, y, Maciej Sztur, y, 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 Ola Popławska, Marek Kalita. No to, to jest, na pewno kogoś pominąłem, ale, ale myśmy wszyscy mieli swoją grupę i się tylko wymienialiśmy, czy rozmawialiśmy kto, kiedy, który weekend będzie, więc... Mm, no tak, to był taki okres w życiu, y, gdzie, gdzie trochę wyszedłem naprawdę z rzeczywistości, w której żyjemy i zobaczyłem, jaki jest świat. Trochę jak dziecko, nie które żyje pod kloszem. No bo dokładnie to jest ten sam schemat, nie ma co, co po prostu... Tylko, że nie wchodzimy z domu, na, tam ze szkoły do, do pracy, tylko wychodzimy jakby z z miasta do lasu, gdzie ludzie umierają, dosłownie. Nie trzeba ich ratować, więc to był szok dla mnie. Tam jeszcze później, akurat ten okres był taki dosyć mocno intensywny, bo jeszcze miałem chorobę, taty, mhm. ale, więc jakby dużo rzeczy tak się wtedy nawarstwiło, a wtedy też przestałem trochę jeździć na tą granicę, bo no bo zostałem tam w domu. No i minął ten rok z hakiem i dostaję informację, że jest casting. No i że, że tam chyba Agnieszka właśnie dowiedziała się, że, że ja byłem na granicy i mnie zaprasza. No i dostałem te rolę. Byłem tam do dwóch ról castingowanej, i, i właśnie dostałem tę rolę wolontariusza. Um... Trudniej było ci grać i odgrywać te ciężkie sceny? Czy trudniej było ci widzieć te obrazy na żywo? I co, jeżeli mam być szczery, to ja się absolutnie nie spodziewałem tego, jak ja będę się tam czuć, bo bo przyszedłem taki rozentuzjazmowany, mówię, o fajnie, bo dołożę swoją cegiełkę, bo mam tam doświadczenie, więc opowiem Agnieszce i twórcom, jak to wyglądało. Mniej więcej, jak zaczynałem mówić, zaczynałem płakać. Po prostu nie, nie, nie byłem w stanie, jakby byłem, nagle wchodziłem w takie emocje i my kurde, co jest grane? Jakby widziałem, że to jest coś, coś nowego u mnie, bo nie mogłem autentycznie zatrzymać emocji. To nie jest tak, że zresztą Agnieszka też później właśnie mówiła w wywiadach, że Stramowski zaczynał gadać, to, to, to płakał. No, to trochę tak było. Ja się trochę z tego śmieję, ale bo to jest tak, jakbym się teraz miał zacząć coś mówić i, i, i nagle nie jestem w stanie powstrzymać łez, więc jakby... Nawet widać to, że jesteś poruszony. Teraz już sobie, nie, teraz już jestem może mniej, bo ten na serio ryczałem. Ale ten temat jakoś tak we mnie został, że, że po prostu to była jakaś trauma, o której nie wiedziałem. I się dowiedziałem, podczas gdy zacząłem pracować nad tym projektem. Fakt, no to jak ja będę tutaj grać? Oczywiście, no, wykorzystam sobie te emocje, no bo fajnie, no, można sobie z tego czerpać podczas scen. No, ale po prostu zacząłem się zastanawiać, co jest ze mną, nie? Czy jest okej? Okay? Bo, bo wygląda to trochę jak PTSD. Ale, ale nie, no, koniec końców po prostu wiesz, nakręciliśmy ten film i. Um, i po prostu to było tak realne, jak ja wchodziłem na plan, bo były organizacje te same, które pomagały na, na granicy. Mieliśmy konsultantów, jakby wszystko było odzwierciedlone jeden do jeden. Te um, plecaki z, z pożywieniem, praktycznie miejsce, w którym byliśmy, też było pod, paradoksalnie podobne do tego, gdzie, gdzie spaliśmy. No, jakby bardzo, bardzo, wiesz, odzwierciedlone jeden do jeden, jakby, jeżeli chodzi, mówię o tej, o, te, o tę pracę wolontariusza. Hasła, wiesz, chodzenie po lesie, szukanie tych, z tymi pineskami, ci ludzie, którzy... już tego się nie zapomina, jak, wiesz, przychodzisz i, i widzisz gdzieś tam, nie wiem, sześć kokonów, śpiworów zawiniętych, bo oni już byli, oczywiście wcześniej mieli pomoc, bo normalnie śpiworów nie, nie mieli. I, i gdzieś tam gwizdzesz, bo, bo tak, tak się robiło. I, I one się nie ruszają. To nie wiesz, czy nie żyją, czy nie żyją. No i po ci, na przykład, jeden zaczyna się ruszać, drugi, i okazuje się, że są w hipotermii, bo w ogóle, wiesz, ledwo żyją, Ale ty musisz ich nakarmić, nie możesz ich zabrać do szpitala, nie możesz im pomóc, tak naprawdę, tylko, czy jedynie co, to możesz im pomóc na miejscu, a i tak żyje z przeświadczeniem, że możesz dostać za to karę, w sensie karę możesz dostać za to więzienie, bo za bo może ci być przypisany paragraf za, tam, za yy, przemyt, yy, nielegalny przemyt ludzi i w tym samym miejscu, w tym samym momencie trafiasz nad, na drugi paragraf, który yy, mówi ci, że jeżeli nie udzielisz pomocy yy, osobie potrzebującej, no to również grozi ci kara. Zatrzymaj mhm. pozbawienie wolności. Więc, więc jakby ktoś się uparł, no to po prostu idziesz siedzieć, nie? Mhm. Jakby ktoś się uparł, Ma, możesz. No oczywiście tak nie było, no bo też... Yy, a jak wracałeś do domu po takich scenach, po tym co tam przeżyłeś bo ja na przykład rozmawiałam ostatnio z Wojtkiem Bojanowskim, który jest korespondentem wojennym i on wracając z takich widoków wojennych, a to jest podobny widok, prawda, podobny tragizm no nie jest w stanie jakby pójść na spacer do łazienek, bo to jest dla niego bez sensu yy, I wydaje mi się, że ja się nie umywam do tego co, co robi yy, Wojtek. Wojtek ale nie umywa się do co ja robię i ja tam byłem kilka dni raptem dwa razy. No to było dużo, no zobaczyłem dużo, no gdzieś tam też się zaangażowałem emocjonalnie, bo, bo osobiście pomagałem ponad przez później miesiąc czy dwa y, takiemu nieletniemu Abdulowi z Syrii, a któremu pomogliśmy się tam przedostać y, za granicę do Holandii, do Wujka, y, który przesiedział w areszcie, miałem 17 lat w areszcie gdzieś y, po prostu w celi, nie wiedząc co się dzieje, wrażliwy chłopak, oddzielony od swoich znajomych i traktowany tak naprawdę jak dorosły. Więc. I tylko przez znajomości, niektóre udało się nam jakoś załagodzić te, te zachowania. Oczywiście też, bo tu warto jest to nadmienić i to jest temat gdzieś tam główny też sporów mówię o Straży Granicznej są i dobrzy ludzie. I niedobrzy ludzie, tak jak wszędzie. wśród W każdym zawodzie są ludzie, którzy mają serce, którzy nie mają serca, znaczy, którzy po prostu go nie pokazują albo się wyżywają. To okazja tworzy, pokazuje nam, kim jesteśmy. My na co dzień nie mamy możliwości zetknięcia się z tym, jakbyśmy się zachowali w danej sytuacji. A niestety jest tak, że Straż Graniczna ma, po prostu jest wystawiona na próbę. Ja im bardzo współczuję. To jest koszmarne, przez co oni przychodzą. Jakby to, to co przychodził Wojtek, podejrzewam, dla to, co straż graniczna przychodzi, y, ludzie pracujący tam, to jest niewyobrażalne dla mnie y, 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 jakieś, y, nie wiem, psychiczne doświadczenie. Nie nie umiem tego nawet nazwać, bo, bo musisz po prostu wybrać, albo, albo stoisz za życiem, albo stoisz za prawem. Niestety prawo nam mówi, że, że należy brać tych ludzi i wywozić za granicę, yy, z powrotem na Białoruś. Nieważne, czy dorośli, dzieci, nieważne. Po prostu wsiadasz, dajesz cukierka, żeby było lepiej temu dziecku, ale wiesz, jest mróz, bo takie sytuacje były, wiesz, że chcesz pokazać to, że jesteś człowiekiem, więc dajesz mu coś. Ale, a jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli się postawisz i powiesz, nie, ja ratuję życie, jakby nie zgadzam się na takie traktowanie ludzi, to, yy, to może to dotknąć też twoją rodzinę. I, I to jest przerąbane, wiesz. To są rzeczy, które, o których się gdzieś tam się wszyscy skupiają na tym, że, że myśmy tam pokazali, yy, znaczy wszyscy ci, którzy są przeciwko filmowi, to że my pokazaliśmy, jaka straż graniczna jest okropna. Nie, myśmy pokazali, jaki mają trudny wybór. Głównym bohaterem jest yy, młody chłopak, który właśnie stoi przed tego typu yy, problemami, gdzie jest moment, scena, kiedy pokazuje, że jest człowiekiem, no ale oczywiście politycznie zostało to nakreślone w ten sposób, że no, no wiadomo, że film jest jaki jest, nie, wiem, nie chcę powtarzać tych słów, bo się z nimi nie zgadzam, ale bardzo pejoratywnie, a myśmy opowiedzieli film o rzeczywistości, o historię o rzeczywistości, w której żyjemy, To się dzieje u nas, to nie jest, to jest science fiction, to jest na serio, więc jakby no chciałem podkreślić, że, że, że jest oczywiście masa osób ze Straży Granicznej, którzy są, pomagali nam też, nie mogę wymieniać ich, oczywiście ich nazwisk. A, no, ale są osoby, które zachowywały się karygodnie. I też to pokazaliśmy w filmie. Jesteśmy ludźmi. Nie? A, a tak jak mówię, no, wojna czy, czy tego typu sytuacje wy, wyciągają z nas zresztą na najgorsze i możemy to się temu przypatrzeć przy każdej wojnie, przy każdej sytuacji. Ten, co się działo podczas II wojny światowej, co zrobili Niemcy, którzy byli przecież spokojni, a nagle jest jak jest. Teraz patrzymy na Izrael. No, kto by przypuszczał? No, to jest świat, no, jakby o tym, o tym zrobiliśmy film między innymi. Najgorsze instynkty, ale też myślę, że najlepsze. Wojtek mówił mi, że po jego doświadczeniach właśnie na wojnach, a był w różnych miejscach konfliktu, on generalnie uważa, że ludzie są dobrzy. I, super, że, ba no. i że bardziej ludzie są dobrzy niż źli. No to super to słyszeć. Jakby ja, ja nie mam takiego zdania, mam takiego doświadczenia, jak Wojtek. Mhm. Ale a jeszcze odpowiadając na to, twoje pierwsze pytanie, więc jakby ja. Y Faktycznie jest coś takiego, że ty się to, to Twoje życie. Ja, na przykład, miałem tak, już tylko dodam, że, że jakieś, byłem na, tym, na tej granicy i spałem. Potem po siedzieliśmy po nocach, po, po tych lasach i szukaliśmy ludzi. A w tym samym czasie widziałem moich znajomych, którzy wrzucali na Instagram, że produ, jakieś produkt szminki reklamują. Ja nie, było, nie miałem na to zgody, rozumiesz? Mhm. Znaczy, po prostu ja byłem wściekły. Ale później sobie uświadomiłem, że ja robię dokładnie to samo, tylko to na teraz wyszedłem, byłbym hipokrytą, gdybym był na nich. Wiesz, teraz, teraz im to wypominał, ale, więc zrozumiałem to, ale mnie to uderzyło, nie? Jeśli później co wracasz i co im masz, masz wrzucać to na te, te, te promocje, jakby to jest ważne, gdzie przedwczoraj człowiek ci umierał na rękach, że a ty promujesz jakiś produkt, jakby no wiesz, masz. Oczywiście to jest nasz zawód, znaczy to, 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 zarabiamy dzięki temu, ale masz po prostu pomieszanie z poplątaniem. To nie są, to dwie rzeczywistości są tak skrajnie różne, że ja miałem z tym problem. No i trochę do dzisiaj mam wrażenie, <słyskanie> że mój Instagram trochę... Okrzepł przez te wydarzenia? Nie, no po prostu przestałem się nim jakoś tak zajmować. Nie wiem czy przez to, no jakby, no, ale, ale faktycznie jest tak, że, że jakby, no nie jestem już asem w używaniu Instagrama i, i trochę mi się nie chce. A wiem, że powinienem, bo promocja projekt filmów, no trochę tak to wygląda dzisiaj i plus nie ukrywam, to też jest nasze źródło zarobku, dosyć takie znaczące, um, więc takich przyjemności ciężko się rezygnuje, ale nie mam, no ciężko się mi tym zajmować, mógłbym zajmować się lepiej, więc jakby nie, nie, nie robię tego, wiem, że, że mi to korzyści ostatnio. Ale to też jest całkiem dobre narzędzie do tego, aby rozmawiać na tematy trudne, czyli na przykład wojny, konflikty, no właśnie czy w Palestynie. No, no tak, tak, tylko widzisz, No teraz jest też tak... Żeby zrobić e, to umiejętnie. No obrazki z Palestyny są na tyle szokujące, y, wiesz, no mówimy o dzieciach w większości, y, o, o, o dzieciach zabitych i mamy nagrania, ja przez długi czas jakby jak widziałem Jakikolwiek materiał, jak czy ja sobie poblokowałem, ponieważ nie chcę oglądać. Byłem teraz z, akurat na planie, kręciliśmy film z Jasią Opozdą, która, która jest bardzo w tym temacie i myśmy rozmawiali i ona przychodziła cały czas, płakała, ona po prostu nie była. była Zobacz, co tam się dzieje, my, Asia nie pokazuje mi tego, bo ja po prostu nie chcę, znaczy w sensie nic mi nie da, że ja to zobaczę, bo ja wiem, co tam się dzieje, ale ja nie chcę tego oglądać, po prostu ja, ja mam swoje życie, swoje dzieci w tym momencie, jakby ja nie chcę. Ale to powinni, mówi, to powinni wszyscy to wiedzieć, jakby jak możemy być tak, tak na to zimni. I widzę, że Aśka przychodzi dokładnie to samo, co ja przychodziłem przy, przy tym, jak, była, jak ja byłem w lasach. Też wszystkim pokazywałem, zobacz, jakby coś, dlaczego nikt nie, nie, nie reaguje. No bo tak jest, nikt nie reaguje. Trochę poczułem, że jestem taki, mówię, czy nabrałem jakiegoś takiego, nie wiem, stwardniał, nie w sensie na, 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 na tą, tą krzywdę. Eee, sorry, teraz twoja noga <noise> ale, ale później yy, właśnie po tej rozmowie jakby nie wiem, to był już miesiąc po konflikcie, rozpoczęciu tego konfliktu w Izraelu i, i my dobra okej okay, odważę się jakby i zacząłem znaczy nie mówię że, żeby masochistycznie, masochistycznie po prostu się tym katować ale zacząłem wchodzić yy, w to co tam się dzieje żeby jednak mieć wiedzę i uważam że powinniśmy mieć wiedzę, że powinniśmy się z tym zderzyć, bo to są e, kurde, widzisz, to, to są straszne rzeczy, nie no, że chyba trzeba być nie, żeby, żeby to ci nie, nie dotykało, to są, wiesz, umierające dzieci, które ty oglądasz. E, no i nie odwracajmy oczy, uważam, znaczy po moim doświadczeniu w, le, w lasach, w fajnówce tam jak byłem i i teraz gdzieś się właśnie od tego odciąłem, powiedziałem, dobra, zajmuję się projektami filmowymi, jakby rodziną, no ale uważam, że to jest ważne, żeby, nie, nie wiem dlaczego, ale, ale jakoś to, że, że, że ja to zobaczę, że ja empatyzuję z, z tymi ludźmi, z rodzinami, to jest ważne, bo jakby to znaczy, że się gdzieś łączymy w jakiś sposób, nie? I teraz tak. będę płakać. Pan... Ale przyznasz, kończąc może ten temat już, już to jest... przyznasz, że aby pomagać, też trzeba mieć ogromną siłę w sobie. Wow. To nie jest dla każdego. Świadomość powinniśmy Co? mieć, ka każdy powinien mieć świadomość. I ja ale nie wiem, pomóc. czy ja mam siłę na pomoc, bo ja nie jeżdżę jak Mateusz Szenicki do dzisiaj, tak. wiesz, na, na granicę i, i ja go podziwiam, wiesz. Ja podziwiam ludzi, którzy, się, którzy są w stanie to robić. i Ja starałem się, wiesz, jakby ty, 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 na tyle, ile mogę, ale ja, ja widzę, że ja chyba nie mam takiej capacity. <laughs> Przestrzeni na to wewnętrznej, bo mnie to za bardzo jakoś rusza. Być może przez to, że jesteśmy, jako aktorzy, jesteśmy rozwibrowani trochę emocjonalnie, że ten nasz, wiesz, to nasze ciało i układ nerwowy trochę inaczej działa. No bo jednak ja, ja mam być gotowy na to, żeby przyjąć i przetransformować każdą emocję i więc jakby jestem dosyć tutaj wyćwiczony, w związku z tym, że jestem non-stop praktycznie na planie, no to ten nasz układ nerwowy trochę jest, no inaczej działa na pewno niż takiego osoby, która, która zajmuje się gdzieś tam mniej, mniej emocjonalnie swoją pracą, nie wchodzi tak emocjonalnie w pracę, no ale artyści no my jesteśmy trochę wiesz rozbuchani bardziej emocjonalnie Wystawieni ze swoją wrażliwością trochę bardziej może na świat, no, czujecie ta, no, to, to też wiesz, zależy jak to podchodzi, no, bo są ludzie, którzy gdzieś tam raczej starają się zagrać, a nie wchodzić emocjonalnie, no, też można, okej, okay, nie tylko w sensie, no ja tak mam, że jak ja coś chcę grać, no to ja chcę to przeżyć, no bo ja tak mam to moja metoda, więc ja w to wchodzę, lubię to. Słuchaj, to może zmienia trochę atmosferę na bardziej bojową. Co pomyślałeś, kiedy usłyszałeś słowa prezydenta, tylko świnie siedzą w kinie? No co ja... Panie, bo dzisiaj już chyba można mówić więcej niż kiedyś. No, co, co ja mogę powiedzieć? No, to, to świadczy o, o poziomie intelektualnym i inteligencji emocjonalnej mówcy. No. Ja nie mam, nie będę tego komentować, to jest nie do skomentowania dla mnie. Znaczy w sensie to, to, to jest yy, obrzydliwe, co powiedział, zresztą powiedziałem to już raz. Yy. Jeszcze mówiąc, że, że się nie widziało filmu, no to już jest śmieszne. Jeżeli prezydent kraju mówi, <mówi> obraża twórców i to, to twórczynię, reżyserkę, która jest doceniana na całym świecie, yy i naprawdę ma yy, ma zaplecze za sobą gigantyczne no i wypowiada się w ten sposób i mówię jeszcze, przyznaję się to, że nie ogląda filmu że jest y, osobą o niskiej inteligencji zarówno tej intelektualnej jak i emocjonalnej to, to pójdę może jeszcze trochę bardziej szer szerzej pójdę. co poczułeś 15 października krótko po 21? aaa <laughs> Poczekaj Dzień wyborów O Jezu, 15 październik no Właśnie tak szukam, co to ten, dobra Zobacz, tak ci już się e, miło zrobiło, że no zapomniałeś Tak, tak, no nie doszliśmy się tak roz, roz Tutaj, no, ale trzeba czekać e, Wiesz co No pamiętam, siedziałem w wannie, układam kostkę Rubika, Bo to jest ostatnio mój jakiś taki, taka faza Tak, widziałam na Instagramie e, Tak, siedziałem w wannie, układam akurat Mega, mega minksa to jest taka Inna kostka, nie nie sześcioko, tylko dwa, 12 ścian. Tak, to jest jakieś mega skomplikowane, bo to nie jest taka zwykła taka z kilku kostek, tak, pra, tak naprawdę, no, tak, tylko tam jest miliard tak, po masz prostu. 3, 4, 5 ścian i 12. 5 znaczy, yy, rogów i 12 ścian. No to wszystko są algorytmy. To bardzo fajnie odstresowuje. No i Chyba... sobie siedziałem w tej <coughs> wannie i co chwilę mm, patrzyłem, patrzyłem jak tam yy, zmieniają się te wyniki. No i trochę pamiętam, że jak zobaczyłem. Yy, no to miałem takie, to takie niedowierzenie. W którą stronę? No, że, że nie, to no, ale że co? No, aha, no, że przegraliśmy, no, w sensie my, mówię, bo koalicja, że koalicja przegrała. Bo, no bo i mamy mniej, nie? No to przegrali. Mm -hmm. przegrali. Tak. No, że jednak PiS wygr wygrał bo ma więcej. Jakby, tak. tak. Jakby szedłem w narrację, która później została zresztą wykorzystana <laughs> tak. przez PiS. E a byłem przed nimi w to wszedłem, automatycznie będąc już wychowanym obywatelem po prostu grzecznie przez, przez państwo no ale na, na szczęście też z do mówi, no mówię, tata, ty, ale to chyba jest tak, że jak to teraz, bo to mówię, no, no jak to, no jest dobrze no. A my, ale jak, ale niemożliwe ale jak to, to już nie będzie dyktatury no, no nie ale, ale jak to, nie, i w sensie to do mnie docierało długo, no do dzisiaj no, a, a dzisiaj bardzo właśnie rozmawialiśmy wcześniej z tatą w ogóle u rodziców że jakoś y, strasznie miło się patrzy na to jak ludzie którzy kłamali ci tak w twarz y, przez tyle lat nie wiedzą co zrobić i, i patrzeć na te miny jakby masz, masz wrażenie że jakby ta sprawiedliwość i prawda y, y, się, się broni nie? w sensie ja nie mówię że politykę bo ja też nie ja w ogóle trochę ja z polityką mam tak Oczywiście zawsze mówiłem, że nie jestem za PIS i że to, co zrobił PIS z telewizją polską, wspaniałą stacją, to jest w ogóle tragedia, nie? więc jakby liczę na to właśnie śmiałem się, że jak teraz będą wywiady, będę się pytać, czy jest TVP, to ja chętnie, <noise> ja chętnie udzielę wywiadu, bo się z tęskniłem za nimi. Uwaga, <noise> dobrych... Piotrek Ekstremowski chętnie udzieli wywiadu do TVP. Tak, tak, więc bardzo, bardzo za wami tęskniłem. Eee, no więc, więc tak się czułem. A no, no i sobie rozmawialiśmy, że. że aha, wiem, aha, że ta prawda się broni. No i, aha, i że jestem z tą polityką tak. Tak o, no bo jednak wiem, że, że polityka to jednak. Czy byśmy chcieli, czy nie. Bazuje na niestety mówieniu małych nieprawd. Y czyli na kłamstwie. Trochę tak to wygląda. Z tego, co, co ja obserwuję politykę, będąc 36-letnim mężczyzną, obywatelem naszego kraju, obserwując arenę polityczną na, na, na nie tylko polską, tylko ogólnie wszędzie, widzę, że to są kłamczuszki. No tylko można się zgodzić na pewien, pewną dozę, dozę kłamstwa, ale po prostu to, co się wyprawiało z zarządów PiS, było nie do przyjęcia. I przerażające jest to, kiedy jakby przekracza się już taką, taką granicę, kiedy ty widzisz już tak wprost, ci się mówi, że czarne jest białe i mówi się to setny raz i widzisz, że twój kolega zaczyna to rozumieć. Mhm. To jest przerażające i to się działo, to już się zaczęło dziać, wiesz, jakby ja też się zastanawiam, no bo to jest, dobrych, to jest ponad 10 lat rządzenia partii, to jest już pokolenie tak. wychowane. Tak. Jak ja byłem w małej sobie, oglądałem telewizję, widziałem wiadomości, jak leciało, no to gdzieś to tam, pamiętasz, co tam rodzice mówią, co, co, co tam ci leci z tej telewizji. Jeżeli ja sobie myślę, że ja się wychowałem oglądając TVP tak, takie, jakie było przez ostatnie lata, no to to podprogowo na ciebie działa, wiesz, jakby czy byś chciała, czy nie, to do ciebie gdzieś tam dociera. Więc jakby, no, to jest smutne, że, że te dzieci zostały wychowane na takim kłamstwie, takim strasznym, perfidnym kłamstwie. A czy te ostatnie lata rządów PiS w jakiś istotny sposób wpłynęły też na twoją branżę aktorską? Odczułeś to? Mm, nie. Ja, znaczy osobiście jak mnie pytasz, to ja, ja nie odczułem tego. Poza tym, że nie pojawiałeś się w TVP. No tak, bo ja powiedziałem, ja że nie będę się pojawiać w TVP. E, od 2017, 2017 roku chyba, chyba. tak. Ale nie, no, ale tam nie ma po co się pojawiać. No, w sensie nie było po co się pojawiać. Więc, więc dobrze. A spotkałeś się z jakimś hajtem w związku z tym? Że właśnie byłeś anty? Nie, nie. Od samego początku, bo to wcześniej dosyć nie Nie, ja faktycznie Ja to powiedziałem jakoś w momencie, jak ja to powiedziałem, to później w ogóle zobaczyłem, że, że, że ludzie, jakby nawet moi koledzy z którymi sobie i koleżanki rozmawiam gdzieś tam w kuluarach, że tak powiem, no później idą na te wywiady no i występują normalnie w TVP no ale jak można to robić, skoro to jest jakby no chyba jakby w te albo we w nie. Dla mnie to było jakieś takie jasne. Yy, ale czy miałem nieprzyjemności? Nie, tylko tam ludzie mówili, ej kłody, ty tak nie boisz się? My, mhm. Nie wiem czego, no ja mam, mam pracę, mam filmy. Pracuję z niezależnymi e, producentami. Spotkał ci jakiś hejt? Yy, powiedziałeś, no, że nie, ale czy spotkał hate, się ale tak, wiesz, spotkałeś się z taką sytuacją, że musiałeś pokończyć pewne znajomości? Nie, 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 przez nie, to. nie, na szczęście nie. To, na szczęście nie miałem takiej sytuacji. Yy, ja bym rozdzielał to, wiesz co, yy, znaczy nie bym, no po prostu staram się, no jesteśmy ludźmi, yy, okej, okay, mamy jakieś tam poglądy, no. Strasznie smutne jest dla mnie, że, że słyszałem o ludziach, którzy bardzo długo się znali i, i nagle przez, przez to właśnie, że mają inny pogląd, inne poglądy nagle zaczynają się kłócić ze sobą i przestają rozmawiać, jakby to, bo to ja podkreślam, uważam, że to nie jest ich wina. To nie jest ich wina, to jest tego, co jest, to co oni zasysają, ale przecież to są ludzie, jakby Ludzie, którzy głosują na PiS też nie są złymi ludźmi. jakby Nie, zostali zmanipulowani w większości. Tak uważam, to jest moje zdanie. No, jakby. E, oczywiście można mówić, że ja również zostałem zmanipulowany, słuchając z drugiej strony. Być może, ok, ale tylko, że to jest moje, mój wybór. E, tylko ja mówię o tej całej tej dozie kłamstwa nie? Mm -hmm, jakby mm -hmm. i przeginania pały, kolokwialnie mówiąc. No I tutaj dla mnie ta pała została już bardzo przegięta. E, i ja się na to nie godzę, ale, ale nie, wydaje mi się, że nawet mam znajomych w Stanach, którzy z którymi jestem super, gdzieś tam się dogadujemy, a, a są pewnie po tej drugiej stronie. No, nawet nie, nie gadam o tym, ale zazwyczaj no, dużo osób z Chicago na przykład jest z tej Polonii, No to, to tam jest, elektorat pisów był bardzo taki no, znaczący. Więc. Ale akurat z Amerykanami to jest tak, że ludzie, którzy tam długo mieszkają, to oni trochę mają te inne podejście. Ja nie zapomnę, jak byłem, jakby wtedy były wybory w Stanach, nie wiem, to to 2015, gdzie był Trump i Hillary. To chyba 15 był rok, to mi się wydaje. Poprawisz mnie, jeśli się pomyliłem, ale chyba tak. Najpierw tam wyjeżdżałem ze Stanów, jechałem taksówką. No i zaczął, no i taksówkarz zaczął rozmawiać właśnie na, na propos, mówił, że jest za Trumpem. My, dam z Kasią byliśmy wtedy i myśmy rozmawiali tam, że, że, że właśnie, że Hilary, i dlaczego, i mm -hmm. co i ten. I naprawdę bardzo taka burzliwa była ta rozmowa. Po czym on się zatrzymał, powiedział: O, no to dziękuję, piątkę. Przypił w ogóle wszystkiego bardzo dobrego. Miło. I miałem takie, kurczę, jak to jest, że, że tak można? Oni no chyba tak mają trochę, że oni tak sobie się napieprzają, ale. Ale w sumie podadzą sobie rękę. A w Polsce no, no, mógłby, mógłby cię wysadzić, gdzieś no, w Polsce na praco No na inaczej tak. Y tak, więc kurczę. No, z tą polityką to tak dziwnie jest. Jakby ja, ja dlatego tak nie, nie lubię zawsze tej jednej strony przyjmować, bo w ogóle mm -hmm. moje, moje w ogóle podejście na temat rzeczywistości, to że tak powiem, pójdę grubo i, i jakby społeczeństwa, i e, nie społeczeństwa, tylko e, no tak, społeczeństwa i systemu, w którym żyjemy, jest dosyć taki nieufny. Ja jestem nieufny mm -hmm. po tym. Po wielu rzeczach, sytuacjach w życiu, gdzieś tam w moich takich obserwacjach. Po prostu żyjemy w jakimś systemie, który hula i działa. On się zmienia co jakiś czas. Wiesz, kilkaset lat temu, znaczy tam 50 lat temu, jeszcze wieszali ludzi w niektórych miastach, gdzie dzisiaj za, za, za kary, dzisiaj tego nie robimy. Wiesz, system się zmienia, my się do tego dopasowujemy. Jakby za 100 lat będzie zupełnie inaczej. Mhm. Nie mamy pojęcia jak, więc jakby, ale my mamy jesteśmy ciągle w tym systemie. Jakby ja staram się zastanowić, kim jesteśmy my poza tym systemem, trochę staram się z tej perspektywy patrzeć, i im bardziej patrzę z tamtej perspektywy, tym bardziej oddalam się od tego systemu i czuję się obcy. Mhm. I trochę jest nieprzyjemnie i nie Bo tęsknię się za tym domkiem, którym jest system. Ale co jeżeli załóżmy, teza jest taka, że ten dom to jest dom przemocowców i, i toksycznej, mhm. mhm. wiesz, relacji, na przykład. Mhm. Gdzie podejrzewam, że trochę tak jest no to, to może warto z tym zerwać, wiesz, no. no. nie dzieje się na świecie dobrze teraz, tak było dobrze przez długi czas, jakby całym, ja jestem rocznik 87, ja nie doświadczyłem wiesz, pół wojny, żadnego konfliktu. Prawda? Bo trochę w takiej bańce jak sobie i się historię yy, świata Polski, no to non stop przecież się zabijali, yy, znowu, znowu zaczyna być gorąco, nie? Więc jakby to dla mnie, dla mojego rocznika jest nowość, bo ja czegoś takiego, przez czas coś, coś takiego nie przechodziłem. Czuję dużo lęków w sobie, ale, ale jak gdzieś tam zdarzam się z tą rzeczywistością, no oczywiście ja jestem pacyfistą. Takim totalnym. Chciałbym, żeby wszyscy się kochali. W ogóle najlepiej, żebyśmy tworzyli community takie jedno, wielkie, globalne i, i się wspierali. W, wychowywali swoje <laughs> dzieci nawzajem, tak jak kiedyś to było w wielkich rodzinach. Żeby każdy się każdym opiekował. Mm -hmm, mm -hmm. Podobno w Japonii jest tak, że jak dzie dzieci małe chodzą sobie Gigantyczne miasto, mm -hmm. przecież no pierdiliard ludzi, a ludzie, ludzie puszczają dzieci, malutkie dzieci, i, i society, jakby społeczeństwo, pomaga tym małym pomaga. dzieciom, żeby się dostały w jakieś inne miejsce, bo jakby wszyscy wiedzą, że jakby ty, tymi dziećmi się opiekują dorośli. Tak. Jest jeden dorosły w sensie taki, który, który gdzieś tam się opiekuje. Mówimy się, grosu tłumu. No podoba mi się to, jakby podoba mi się rozmowa i połączenie z drugim człowiekiem i tworzenie jakichś takich nawet właśnie społeczeństw, które... Ja zawsze lubiłem sobie stworzyć też takie społeczeństwo, takie małe community, które, w którym dobrze się czuję wokół siebie, mhm. no, żebyśmy mieli takich przyjaciół, osoby bezpieczne, z którymi się czujemy dobrze, gdzie jest miłość, gdzie jest dużo, du właśnie dużo miłości takiej prawdziwej i, i ciepła. Mm. Ale to znaczy, że prowadzisz bardzo otwarty dom? Takiej, w którym jest zawsze bardzo wiesz dużo co? ludzi no i tworzy właśnie, się ja, ja taką e rodzinę? Y no, no, no właśnie, wiesz, co ja ci powiem tak, przy covid bo to się zmieniło, mam wrażenie, że w ogóle po covid się strasznie dużo rzeczy zmieniło i kontakty. I to jest przerażające, bo jak patrzę na to, jak bardzo, jak dużo rzadziej spotykam się z przyjaciółmi. Tak się przyzwyczaiłem, że my siedzimy w tych domach i nie możemy się zarazić, że ja ostatnio gadałem z przyjacielem moim właśnie, mówię, zobacz, widzisz, myśmy się kiedyś spotykali dużo częściej. Oczywiście drugą yy, sprawą jest to, że mam, mam dziecko, <grym> teraz mam dwójkę yy, jeszcze, yy, a, a wcześniej jakby tego nie było, to też na pewno wpływa na to, że mm -hmm. tego czasu jest mniej, ale, ale w ogóle mam wrażenie, że te, te kontakty z ludźmi się jakoś tak skróciły, tak jakoś spłuciły. Yy, przynajmniej. O mnie. Oczywiście mam przyjaciół, z którymi spędzałem czas, spędzam go mniej. Nie wiem, co jest powodem, Mówię, po, po, Z jednej strony to, to że, że ten bycie rodzicem jest dosyć takie wymagające, ale jest też coś takiego innego. I, i trochę yy, to, trochę ja byłem częścią tego community. Yy, więc byłem taki wykład właśnie, nie, nie, bo akurat mój przyjaciel jest bardzo takim. Taką otwartą osobą, która, która lubi, lubi przyjmować. No i aż, aż jest przyjemne po prostu być u, być u nich. No i gdzieś tam tam dużo czasu spędzaliśmy. A więc jakby ja nie byłem tym organizatorem, tym wodzirejem, tylko, tylko jakby częścią. ale to, to, to mi to odpowiadało, to było fajne, że jakbym znam ludzi blisko, ale, ale to nie ja muszę to organizować. Um. Ale szukam takiego, na, na pewno mam, mam teraz w domu bardzo dużo dużo miłości, ciepła i też właśnie w zasadzie jesteśmy zamknięci, że tak powiem. Jak jesteśmy we czwórkę, bo jesteśmy albo we dwójkę, albo we czwórkę, Czyli albo jesteśmy z moją, moją dziewczyną, albo jesteśmy z dziećmi naszymi. I też jakby to takie wychowywanie. Na przemian się śmiejemy, że nawet że wszystko mamy na przemian, nawet psa mamy na przemian, <grymne> <grymne> Te, <grymne> więc jakby jesteśmy, Ale to też jest trudne. no. I, i, I w tym wszystkim, żeby znaleźć jakiś schemat, no to jest dla mnie takie wyzwanie teraz, tak, taty i partnera i też osoby, która chce zadbać o siebie, o, o to, żebym, e, i o swoją karierę i marzenia, e, więc e, jak się czasami mówi, o, no, łatwiej, bo, bo są plusy i minusy, to że, że powiedzmy, nie wiem, że potem no, macie tam pół na pół wychowanie, no to, to ty, ty pół czasu masz wolnego, ja muszę siedzieć z dzieckiem non-stop. Nie? Ja mówię, ja nie mogę mieć tego. No, no okej, okay, to jest, masz rację, ale z drugiej strony musisz się mierzyć z tym, że twoje dziecko przychodzi z innego domu i inaczej się troszkę zachowuje. Mhm. I potrzebujesz dwóch dni na to, żeby, żeby znawigować je i przestawić na tryb hulania w tym domu, co dla dziecka nie jest łatwe. I ja nie mówię, że to jest gorsze, lepsze, nie, po prostu jest inaczej. W jednym domu ma inaczej, w drugim domu ma inaczej i ono musi się przestawiać. Tak. A ty musisz z nim się przedstawić. Jak masz dwójkę dzieci, przychodzących z dwóch no domów, które to jest y, inaczej, y, się zachowują tak. to inaczej, i musimy teraz ich zgrać, żeby zachowali się tutaj wspólnie, żebyśmy stworzyli i my tworzymy to. I ostatnie powiedzmy dwa dni, jak są z nami przez tydzień, no to czujemy, że mamy takie ów, to nagle muszą wyjść i znowu się przedstawiają. Więc mhm. jakby to jest ciągle praca. I okej, okay, ty masz ten tydzień, czy tam cztery dni odpoczynku, y, odpoczynku nie wiem, no, w sensie be, bez dzieci, gdzie oczywiście tęsknisz za nimi. a ale później są wracają i jakby masz wrażenie, że znowu musisz odbębnić tę samą robotę tego Żeby przyzwyczaić tego się do tego trybu, nie, No oczywiście podejrzewam, wiesz, no to jest gdzieś tam świeże I jakby już dzieci będą tak dłużej jakby mieć te dwa, dwa środowiska te same, no to to też się przyzwyczają, ale to jest taki, wiesz, no to jest świeże, no. No tak, bo dotychczas byłeś ojcem jednego dziecka, córki swojej. W jednym domu. Helenki w jednym domu, a teraz no jest tak, a druga jestem, córka? Yy, nie, nie, yy, jest moja Natalia ma, ma synka no to jest jakiś podział sił. Myślałam, że żyjesz w babińcu. Ma, ma synka, jest starszy. No więc tutaj mamy teraz dwójkę dzieci w domu, w nowym domu, tak naprawdę, który tworzymy, rozumiesz. I to nie, nie jest łatwe, a chcemy, bo jesteśmy bardzo no, tacy, no, jakby to powiedzieć. No chcemy mieć ten domek, nie, taki domek, żeby było ciepło, fajnie, przyjemnie. Z dziećmi i. I tak Milusio. Czujesz, że to jest dobry port? Tak, 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 tak. No, to... Ciepły, udało wam się to stworzyć. No, coś, coś tam wydaje mi się. Ale cię tutaj. Tak, cały bardzo czas. Bardzo... Dobrze, to biegnie, biegniemy udało do się. przodu. Może wróćmy trochę, wróćmy do aktorstwa w takim razie. Powiedziałeś, kiedyś szukam siebie cały czas uprawiając zawód aktora. Patrzę na to, co mi najbliższe. Czyli do której roli było ci najbliżej? Która skóra założona na siebie była tą, która ci pasowała najbardziej? Hmm. Pasowała? No <grym> tak. Okay. spełnienie marzeń był Miami, <grym> bo sobie zagrałem super bohaterem. <grym> więc to było takie naprawdę, żeby zagrać kogoś tak innego, różnego, różniącego się ode mnie. Na co dzień no to było coś i też pokazało mi jakąś sferę, taką przestrzeń mnie, którego wcześniej nie pokazywałem. No to jest rola na której wypłynąłeś, ale to jest tak. też rola do której najczęściej wracasz na Instagramie, bo ciągle publikujesz jakieś zdjęcia. Nie, ostatnio wrzuciłem. To właśnie nie, bardzo rzadko publikuję zdjęcia. Z ale to najemniego. właśnie z tego planu wrzucasz najczęściej. Co Jej ty bula. mówisz? Nie, nie zgadzam się z ostatnie Tobą. Ostatnie zdjęcie. Ostatnio rzuciłem, z... a to nie znaczy, że najczęściej, bo, bo wcześniej nie bo ja Ale chodzi mi o stare plany, takie, które wspominasz. Ano no bo ja jestem, z... no tak, tak dobrze, no ale ostatnie... Nie, nie, wrzucasz z bieżących, ale chodzi o takie, do których wracasz. Do wraca, no lubię wracać do tak. niego. Tak, uh -huh. bo to, wiesz, no bo to ważna rola była. Ale to Gdy znaczy, nazywało... że twardziel to jest twoja ulubiona rola? Faktycznie, zobaczyłem ze trzy zdjęcia w ciągu paru miesięcy, z, z pół roku chyba, czy roku, więc może masz rację. Twardziel to twoja ulubiona rola? Eee, nie, to nie było to, że twardziel, moim wcale nie jest takim twardzielem. Gdzie, Ty nie, czy nie jesteś wcale takim twardzielem? Ja, 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 ja nie wiem. Czy, czy, czy Miami jestem. nie był? Majami też nie był, A czy w sensie, no, co znaczy twardziel, no? No, człowiek, no taki odpowiedzialny mężczyzna z atawistycznymi jakimiś zapędami. No to tak. No to, to broniący marze, całego świata. Broniący I całego kobiet świata, przed tak. złem. No, no to takie, wiesz, trochę, to jest, było takie trochę moje u wiesz, takiego Batmana, nie? Zrobienie. No właśnie. No bo to trochę jest tak, nie, że sobie... No to dlaczego tak bardzo ci się w Stanach, podobała? Może rola, wiesz, to dlaczego ta rola ci się tak bardzo podobała? Bo ja miałam bo wrażenie, że właśnie przez twardziela. No, pokazała, nie mi, przez fryzurę. pokazała mi siłę. Yy, to, że, że będąc, jakby wcześniej kompletnie się z tym nie, nie stykając, miałem możliwość wejść w świat policji i tej takiej, wiesz, mówię o ludzi pracujących pod przykrywką, poznania ich, zobaczenia z czym się, z czym się mierzą. Bardzo ciężki kaliber, wielki szacunek yy, chyba, to, to już będę miał do końca życia. Jak zobaczyłem, doświadczyłem też posiedząc z nimi te, tego, co, przez co przechodzą. Tak, bo ty się poznałeś z Majami. czyli odtwórcą. Wiesz co, o Miami to było trochę... Yy, pozdrawiam ci Janek yy, bardzo serdecznie. Ja jego, Janka najbardziej traktuję jako Miami'ego, bo to faktycznie były jego historie. Aczkolwiek, bo tam wizualnie myśmy go sklejali z kilku. To, taki był, ale, ale, ale historie były tak, takiego jednego... Nie, zresztą yy, no, niesamowite te historie były. Opisane w książce pierwszej Patryka Wegi. Yy, I tak poznałem go. I poznałem wiele innych osób. Poznałem, poznałem ludzi z Wydziału Realizacji obecnego AT, antyterrorystów. Spędziłem z nimi trochę czasu. No oraz różnych, różnych, różnych innych ludzi poznałem. No i się przestawiasz, wiesz? Jakby na no, no, krótko mówiąc, do, do, czego, do czego, czego mnie nauczyło, pokazało mi moją silną stronę. Znaczy taką trochę mnie, będąc, to był 2015 rok, w Warszawce hipsterskiej. Ja gdzieś tam po szkole, po, po teatrach, aktor gdzieś tam zaczynający swoją przygodę, raczej wiesz, lubiący sobie pójść na zakupy, kupić sobie jakiś coś fajny strój, <grym> e, fajnie wyglądać, trochę cekin. E, Trochę to, to ta siłka, bo ja byłem wtedy w fazę na siłkę totalną i to nie jest tak, że ja zacząłem ćwiczyć do pitbulla, tylko ja zagrałem w pitbull dlatego, bo ćwiczyłem wcześniej. I pamiętam, że ja chodziłem na siłowanie, bo ja byłem porąbany, wiesz, ja, ja miałem pięć razy w tygodniu treningi, yy, dieta trzyma na pięć posiłków dziennie co do grama, wiesz, łyżki, yy, tam oliwy wycyrkulowane. Chodziłem z tymi wszystkimi, z tym żarciem co do, tak naprawdę pięciu minut, nie, nie spóźniałem się z posiłkami, no byłem świrem. Oczywiście yy, Efekty były no, powalające, bo, bo miałem 5% tkanki tłuszczowej, czy tam nawet 4, więc jak byłem skóra i mięśnie. Dosłownie, nie, że w sensie się naciągałeś, no to miałem mm -hmm, tyle mm -hmm, na całym mm -hmm. ciele i mnie to jarało. Ja byłem na ciągłym, wiesz, na taki trochę chyba. To nie była keto, ale wiesz, ten niedobór węglowodanów powodował, że ja byłem na takim haju. Zero żadnych używek, zero alkoholu. Ja byłem najbardziej naćpany ze wszystkich moich znajomych. <laughs> gdy, gdy po prostu już przychodziłem, ja miałem, to był super stan. I jakby byłem właśnie w tym takim zdrowym, zdrowym trybie. I oni na mnie trochę jak na świra patrzyli, wiesz. Bo tam uh -huh. Warszawski nasz plan B, gdzieś tam chodziło się na, na, na te piwka, no to jak kolę zero. Mm -hmm. I zaraz trening i coś i, i trochę, no jakby, ale dla mnie to ciało było dla mnie wtedy jakiś takim, yy, to, to było dla mnie ważne, bo chciałem właśnie, jak jestem aktorem, to ja muszę teraz wykorzystać to, że, że jakby tak wygląda, chciałbym gdzieś zagrać. Nie? No i ja zagrałem na początku w teatrze u Majki zrobiliśmy spektakl Podróż Zimowa nie, na podstawie Elfrida Jelinek, zresztą drugi już tekst Elfrida Jelinek, który robiłem z Majką Kleczewską, pierwszy to był nasz dyplom Babel. Dwa w, Za którą nawet Grand Prix było. Było Grand Prix, tak, dostaliśmy Grand Prix. I za który dostałem za rolę, zostałem zaproszony do teatru w Bydgoszczy, gdzie byłem przez dwa lata. Więc to było coś. To było coś, i co chciałem powiedzieć. A no, i zrobiłem ten spektakl, gdzie tam właśnie grałem takiego. Faceta, który jest. No widzicie, są w ogóle moje skrajności. Bo za ten spektakl też dostajemy nagrodę. Yy, to był świetny, zresztą wspominany. Jest z, uważam, najlepszym spektaklem, w którym zagrałem. Yy, Podróż mowa, Majk No i w jednej scenie, bo tam to był taki zlepek. Elfrida Jelinek w ogóle jest takim zlepkiem. Mm, mm -hmm. Dosyć nieoczywistych, katastroficznych tekstów, które są przerażające nieraz, ale taki bełkot często wypływa z tego. No i myśmy gdzieś tam szukali tych fragmentów, żeby je sklecić w, jakiś, w jakąś jedną wielką całość. No i Maja przepięknie to zrobiła. Więc jeden z moich monologów był, byłem jakimś człowiekiem, byłem facetem, byłem jakimś uosobieniem internetu, czeluści internetu, z tym rozmawiasz, nie wiesz z kim rozmawiasz. Jakby ja wypowiadałem teksty. A przy okazji byłem, ćwiczyłem na scenie mm -hmm. z światłem, z olejkiem, cały zrobiony mięśnie i jakby miałem właśnie, mój, pokaż te mięśnie, bo ja masz mówię, super, nie? Jakby to robiło takie wrażenie, to było zabawne, bo ja nawet słyszałem, jak się palało światło i były mięśnie, i to słyszałem tam z a, 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 a. Wiesz, dziewczyny, nie? I to, ej, Majka mówi, to jest zajebiste, bo ty tak na nie działasz, ty rób to, masz to robić, nie? A ja mówię, dobra, wiesz, w, tej, w tym świrze. Jeszcze pamiętam... Ale, ale ostatnio, na przykład, a druga scena ostateczna grałem e, wtedy jeszcze z autyzmem, dzisiaj ze spektrum się mówi. Tak. E, chłopca, e, który wiesz, z wąsem jakiegoś po prostu w piżamie w, w, coś, coś jak lot nad czym gniazdem mieliśmy taką scenę. Mm -hmm. Więc jakby no, no właśnie po skrajności, że dwie, dwie różne zupełnie postaci. Ehm, no i też zobaczyłem, że, że właśnie możesz być wyrzeźbiona i w sensie być fit, a, a możesz też zagrać takie rzeczy. A wtedy nikt nie ćwiczył na siłowni. Mhm. Ja byłem naprawdę pierwszym. kursorem. Serio? Nie, w 2015 roku, w sensie z aktorów, nie chodziło się na siłownię. Ja chodziłem, jak ludzie mnie zobaczyli moi koledzy, aktorzy, to w ogóle, aha, i Patryk. Ja byłem, więc ja już byłem przygotowany, a do filmu Vegi Wagi to jeszcze się bardziej skupiłem, i ja tam się naprawdę, wiesz, zrobiłem i. I trochę to zrobił. Ten, 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 ja, ja wizualnie też ten Miami zrobił robotę, że on mm -hmm. był taki przypakowany, że, no że, daj że nie było takiego, że takie wrażenie robiłeś, no to na ekranie zapewniam no, się, że ale, również. Ale wiesz, poświeciliśmy to ładnie, więc to, A, to, ale, to, to ładnie. można. Znaczy, no bo, no bo do tej pory jakoś tak w polskim kinie nie, nie było. No teraz masa osób ćwiczy, świetnie wygląda. Jest Pełna tak. aktorów, kurczę, patrzę, kończą szkoły teatralne, mm -hmm. po prostu wiesz chłopacy, tacy, że jak myśmy byli, byłem ja i by, w sensie ja byłem po szkole, bo ja się, byłem gdzieś tam, po szkole się zacząłem ćwiczyć, mm -hmm. tutaj rok, bo mnie dziewczyna zostawiła i po prostu. I, <grym> pozdrawiam się, Emeli, ja dziękuję bardzo. tego zacząłeś ćwiczyć? <grym> tak, bo Cię ja. zostawiła? Tak, ja strasznie to przeżyłem i w ogóle i powiedziałem, dobra, muszę coś zrobić za siebie. No i w ogóle poszedłem do mego trenera, którego poznałem, pokazałem zdjęcie Brada Pita z fight Clubu i my tak chcę wyglądać. I my ile czasu, powiedzmy. on mówi. <grym> Jacek no trzymasz michę? Ja nie trzymasz wiem, będę micha. robić, co chcę. No w sensie, że, że, że mam posiłki, regularność. Um, no to trzy miesiące. Ja mówię, jak, kurwa trzy miesiące? No, chyba żartujesz. Adam z brzuszkiem, sobie. Nie no, krótko właśnie. Tak? A myślałem, że trzy to miesiące, że, że tak? Szybciej. Ja mówię, no stary, no już ten trzymać Michał, to szybciej. I ja mówię, dobra. I mi powiedział dokładnie, co, ile gram, jak ćwiczyć. No i trzy miesiące później wyglądam, uważam, lepiej niż Brad e, Nieskromnie mówiąc. Znaczy lepiej w sensie, byłem trochę nadwiększy. większy. Mm -hmm co mi się podobało. No i, no i taka moja przygoda się zaczęła. Czyli no nic i Patryk tylko być zostawianym wzią. tak naprawdę. Zobacz, jak to na ludzi działa. Od razu chcemy być lepsi. Zostawiani. Jeszcze czas. Jak jesteśmy zostawiani, od razu chcemy być lepszą wersją A no, siebie, no, no, więc no. nic I, tylko być zostawianym, i, porzucanym. No nie, nie, nie życzę nikomu, <laughs> żeby... Bo jednak to nie było przyjemne, ale, ale zrobiłem coś dla siebie na pewno. I wtedy też, pamiętam, to mnie trochę śmieje się, uratowało, bo bo wyjechałem do Bydgoszczy i miałem trochę alternatywy, bo albo imprezować w, w teatrze gdzieś tam po próbach, bo myśmy mieli stop próby, więc tak, to piwko gdzieś, winko, a ja w ogóle nie. Ja po prostu siłownia, próby, spać, Warszawa, powrót do Bydzi, siłownia, próby. Czasami tam poszedłem na imprezkę, ale raczej, raczej nie piłem alkoholu, więc naprawdę bardzo zdrowo i... Ale to się, skończyło. Co się stało. <laughs> co się stało? Słuchaj, jest dobrze. Nic nie widać, ale to się skończyło po planie? Yy, wiesz Nie, po planie to się nie skończyło. To się, skoń, to się skończyło tak naprawdę rok temu. Ja, ja mam, mm -hmm. Jak mi się życie zmieniło i się, i się rozstałem z moją żoną już. Yy, Przeprowadziłem się do nowego miejsca, to trochę jakby nie miałem siły o to, żeby dbać o siebie, bo zawsze jednak starałem się trzymać te, te treningi i to wszystko. Po prostu trochę, trochę sobie tak. Nie, nie mówię, że odpuściłem, ale po prostu fizycznie nie miałem na to siły. Ważniejsze było, żeby dla mnie wiesz, znaleźć miejsce z nowego zamieszkania, dach nad głową dla córki, też ten drugi. Mhm. I, I słuchaj, co? No i, i to mnie bardzo dużo kosztowało. Teraz spróbuję wrócić, ale jest mi strasznie ciężko. Nie ukrywam, nie wiem, też miałem dużo, dużo rzeczy, brałem e, filmów, mam na myśli. Mhm. I. I ciągle coś, ciągle próby, no jednak inaczej jest właśnie jak się wychowuje na przemiennie dziecko. Mam wrażenie, że, że jakby jeszcze bardziej cię to kosztuje emocjonalnie niż jak, hmm. niż jak masz stały dom e, po prostu i, i masz ten rytm, nie? A tutaj jakby ciągle to jest przerywane i musisz nawigować, musisz jakby być blisko e, i te, te emocje cały czas dziecka gdzieś tam tłumaczyć i y, 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 to, jest, to nie jest łatwe. I więc wydaje mi się, że po prostu nie, nie, mam, nie mam jakoś przestrzeni. Próbuję znaleźć te przestrzenie, ale mówię: dobra, to musiałem o piątej wstawać, może na szóstą, bo chodzi na siłownię. Coś musi kliknąć w głowie. Tak? Jakby czuję, że jestem blisko, bo, bo, bo ja już nie pozwolę, sobie. Bo ja, bo ja bez ćwiczeń to ja umieram. Po prostu, bo ja jestem tak przyz przyzwyczajony, żeby ćwiczyć, że ja bez ćwiczeń to wiesz, endorfiny mi spada i ja jestem nieefektywny. Po prostu dużo mniej. Ja to czuję, muszę ćwiczyć. Muszę wrócić, a jeszcze ze względu na kręgosłup, mój, który mam chory i, yy, i po prostu mój osteopata powiedział, że jakby bez tego, no to, to będzie źle, bo już czuję, że jest gorzej. Może Więc po ja prostu muszę powinieneś wrócić, do... wrócić na plan do Patryka Wegi. Bardzo bym... I, właśnie, i wtedy by... ja wróciłem <laughs> no, Ja bym chciał zrobić pitbull'a nowego, strasznie <laughs> bym chciał. E, takiego po... Właśnie tak, się śmiałam, że było fajnie, gdybyśmy zagrali z Marcinem e, Doroczyńskim Despero i, i Miami, ale nie wiem, czy Marcin by chciał wracać do tego, on już jest zupełnie indziej. Ja jestem sentymentalny, ja lubię wracać czasami, jakby też nie, nie lubię tak Oceniać, że to było. W sensie ja trochę żyję tu i teraz, więc jak, jak coś jest fajne, uważam, że to ma super potencjał. Że znaczy marketingowo Pitbull ma gigantyczny potencjał. Więc jeżeli byśmy wrócili z jakąś taką i zrobili go tak po staremu, to, to byłoby fajnie. I nawet nie przeszkadzały ci te nagrody, które dostałeś za rolę u Patryka w Egipcie węża. ja ci powiem tak, no to są dwie nagrody, które dostałem. Znaczy jestem nominację chyba raz za rolę w Botoksie. Czy nie czy tam dostałem węża, tak gdzieś tam nominacje jeszcze jestem Znaczy ja generalnie żadnych nagród nie dostałem. Ja moje jakoś tak środowisko filmowe takie to filmowe, filmowe jakoś mnie omija i znaczy omija, no jakoś te filmy mnie tak omijają, ale byłem na paru imprezach branżowych, rozmawiałem z danymi reżyserami no i trochę to jest tak, że tam musisz być, wiesz, chyba mi się wydaje, że jakby to są ludzie, którzy się znają w sensie nie mówię, że, że to jest ustawione, mnie, nie, bynajmniej, tylko mówię, że to jest jakby środowisko, w którym ty jesteś, wtedy jesteś zapraszana, bo robisz rzeczy, które są festiwalowe. Ja trochę robiłem dziwne rzeczy, ja nie ukrywam, nie, nie mówię, że powinienem za nie dostawać nagrody, ale brałem bardzo dużo różnych rzeczy i głupie seriale, wiesz, telewizyjne tasiemce, też wziąłem sobie jednego, żeby sobie zobaczyć, bo miałem fajną rolę. Zanim nią zresztą, wiesz, grałem takiego świrusa. Yy komediowa trochę rola z wąsem wiesz taki koleś, który wozi meble jest zazdrosny o wszystko i po prostu no, no świry, totalny, ale fajne to było i się sprawdzałem w różnych gatunkach komedii wiesz i, i to jest dla mnie pożywka żebym, żeby się czegoś, no, ale żeby się nauczyć czegoś bo wiesz ja nie chcę grać innej rzeczy cały czas tylko chcę się zmieniać i sprawdzać się czy mogę być, bo jednak wiem, że największe role są przede mną dopiero i wiem o tym więc są bardzo duże role więc jakby teraz ten, y, potraktowałem sobie tę zieloną granicę jako taką, też moment takiego już trochę, że dobra, już się nagrałem tych takich rzeczy, y, powiedzmy zróżnicowanych, a, a teraz chcę brać te, które mnie naprawdę interesują i są dobre. Chcę brać dobre rzeczy, gdyż są dobrzy operatorzy, reżyserzy i trochę teraz ja staram, będę się starał wyjść z inicjatywą, bo nie ukrywam, że trochę moim takim e, e, sposobem na no podejściem do, do pracy było, z moją agentką było tak, że my przyjmujemy, raczej biernie przyjmujemy niż, niż jesteśmy aktywni. Nie? Coś przychodzi, bierzemy albo nie. A mm -hmm. propozycji multum mm -hmm. pełno, więc jakby przebierasz sobie naprawdę nie miałem, nie miałem nigdy problemu z tym, żeby nie, czy nie, że nie mam roli, tylko wiesz odwrotnie, wiesz, jakby cokolwiek nie zrobię, to jest na pudełku. Jakby nie, nie wiem skąd, to też. Ten, ale jakoś tak jest. Więc jakby to my się sobie dobra. No to teraz spróbujmy, żeby. żeby żeby wybierać te role, yy, już jednak bardziej się postarać jakby zastanowić się, co, co bym chciał zagrać i, i, i w tę stronę i się kreować, niż, niż jakby brać to, coś przyjdzie. Ale wiesz co, rola Miami'ego to była rola, która była mm, wizualnie atrakcyjna dla ciebie, a potrafiłbyś pójść w drugą stronę? Tak, no właśnie idę, Mechanik, Christian Bale? Idę właśnie. <śmiech> Bardzo <śmiech> chętnie. jakby teraz <laughs> został taką rolę, to był fajnie, bo się jeszcze roztył, już jestem tak w połowie, a później mogłem schudnąć. Spoko, nie, znaczy, to, to nie chodzi o to, że wizualnie to ważny jest scenariusz, jakby co mamy tam zagrać, to jest najważniejsze. No, ja jestem w stanie się poświęcić do ról. Bardzo. Bardzo. Mm. Nawet gdyby to było skrajne? No tak, 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 spoko. No, to jest fajna przygoda, wiesz, nawet odkryć siebie w innej tuszy, to, to też jest niesamowite doświadczenie, jakby jak to jest być tym innym człowiekiem, grubszym na przykład, nie wiem, czy... Turbochudnym. To są. No, mówię, no to nie od tego bym wychodził, tylko wychodzi mnie tak, od scenariusza, od tego, co mamy do przekazania, no jakby jaką historię. Ale, ale trochę się stęskniłem za takim kinem, właśnie. Hardcore'u. Hardcore'u? Nie, 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 nie. Właśnie z takim psychologicznym. Hmm. I jeszcze wracając do tego pytania, która rola bo jest najfajniejsza, to bardzo lubię, lubię, lubię rolę Piotra, którą zagrałem w zeszłym roku dla Polsatu. Zrobiliśmy bardzo fajny serial. On jest teraz na Polsat, Box Go i chyba będzie wychodzić na Polsat. I to jest film bracia. Ja Mateusz tak. Kościukiewicz, Damian Kret, Nikodem Rozbicki, naszego tatęga Jan Frycz, Katarzyna Gniewkowska. Dominika Kachlik no jest super. Uważam, że jest naprawdę fajnym serialem, i tamta postać, no to jest strasznie dużo mnie. Więc jak mnie pytać, to jest bardzo, to jest bardzo, to jest takie, pamiętam, że to było takie trochę obnażenie się w tamtym momencie. Taki, takiego mnie. Mnie, już jestem inny dzisiaj niż wtedy. Ja chyba jestem młodszy duchem. Mam wrażenie, że trochę już wróciłem tego Stramka swojego miałem stramek zawsze, byłem stramek, jest zabawne, bo w ogóle zawsze do mnie mówi Piotrek, nigdy do mnie nie mówił stramek, nie zaczęli do mnie mówić stramek Agnieszka Holand. Mówię, tak? I wszyscy mówią do mnie stramek, mówię tak, bo to dla stramka, stramek, stramek. I mówię, to jest tak śmieszne, że akurat Agnieszka Holand, kurde, mówię <laughs> do mnie stramek. Ale to też dlatego, bo tam przy, przyjaźnimy się z e, Kamilą Taraburą i, i, i Tomkiem Naumykiem, znamy się już też tak prywatnie. E, no oni wiedzą, bo do mnie znajomi mówią stramek bliscy, więc chyba to tak jakoś przeszło. Chyba nawet jest takie twoje zachowanie, stramkowanie? Stramkujesz? <laughs> tak nie jest swoje... słyszałem, a może jest, tak. <laughs> Sposób bycia, tak. Ja zapomniał? stramkuję, ja stram... wiesz co, ja no wczoraj miałem taki procesik, z, 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 zobaczyłem zdjęcia jakieś sprzed nie wiem, nie 20 lat, jakieś takie, wiesz, jak miałem tam 15, 16, 20 e, i tak patrzymy, kto to jest, nie, w znaczy, sobie, ja widzę, że ja... Ja chyba się specjalnie jakoś nie zmieniam. Nie? W sensie. Ja się. Okej, okay, może zmieniłem się w, na, na jakiś okres przez paru, paru lat, ale na przykład. Mm, teraz czuję się bardziej sobą, takim sobą, sobą. Może ja jestem infantylny, głupkowaty czasami wygłupiam się, ale to jestem ja. Ja nie umiem tego od siebie oddzielić. Po prostu ja wiem, że to jest tak spójne ze mną. To jest niegroźne. Więc jakby chcę, dlaczego miałem tym nie być, nie? A trochę był okres, że, że, że chciałem być kimś innym, takim poważniejszym, coś, wiesz, żeby tam udowodnić. Nie mam potrzeby teraz, żeby coś takiego robić, jakby i tak cię będą ceniać, tak czy siak, żebyś była taka śmaka i tak będzie się komuś podobać i nie, więc jakby najlepiej być sobą. I najważniejsze jest to, żeby nie krzywdzić przy tym innych, to jest najważniejsze. A reszta, no, spokojnie w sensie nie, nie ma takiego znaczenia. Ale to chyba bardzo dobrze, bo wewnętrzne dziecko, tak? Cały czas pielęgnujesz w sobie, a to jest Kurde, bardzo Kurde, ja mam zewnętrzne dziecko. wewnętrzne, i zewnętrzne. Moje dziecko jest tak wielkie i ja się ciągle wy, wygłupiam. Ja, mam, ja słyszę się czasami, przecież ja mam 36 lat, no, czasami jak gadam, to po prostu jak, wiesz, no... Słuchaj, wyciągnijmy ale wyciągnijmy jeszcze Ale lubię coś. siebie, wiesz, bo ja kiedyś siebie nie lubiłem takiego, a właśnie teraz już się polubiłem, ja tego stramka zaakceptowałem. Zresztą bardzo go połobiłem, bo dzięki niemu tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Bo on jest naprawdę świrem. ta część mnie, i, i to, to, to ta część mnie gdzieś mi pozwoliła być tu, gdzie jestem i osiągnąć wielkie rzeczy. Ile najwięcej straciłeś na kryptowalutach? E... A! <laughs> no, trochę straciłem. No, e, uznam to jako moją inwestycję w pewną Dwie cyfry, wiedzę. trzy cyfry, cztery cyfry. Nie wiem, nie liczyłem. Nie liczyłem, bo eee. wiesz, no to się kupowało, ja kupowałem dużo NFT-ków, ja byłem w ogóle wkręcony bardzo w NFT, w metaversji. Um, no i to było tak, bo mój przyjaciel taki zajmuje się tym dosyć mocno, w tym siedzi, zresztą no, to jest jego praca, um, tylko, że on jest pół Polakiem, pół Niemcem i no, w związku z tym, że bardziej jest na zachodzie, yy, bliżej zachodu, no to ta wiedza do niego dotarła wcześniej, więc bo on nie zaczął... On już mówił o, o NFT i o, o metaversie w 2015 roku, jeszcze zanim to wszystko było takie, hype, wyhypowało do góry. No ja się wkręciłem tak ze trzy lata temu yy, i zacząłem troszkę szperać i się doedukowywać w tej, w tej dziedzinie. Trochę poinwestowałem, trochę potraciłem, trochę zrobiłem. Ale generalnie w no, NFT i krypto spadło na, na łeb, na szyję, więc jakby trochę od, od pół roku się nie interesuje tym. E, czy od roku nawet. Zostawiłem to. Oczywiście one leżą sobie na moich krypto portfelach. No i liczę na dzień, Czekają. kiedy odpalę. O, jak super. Bitcoin wzrósł miliard. E, no teraz Bitcoin wskoczył do góry akurat, więc jest, jest coś tam się dzieje, ale no ale to jest trochę jak z gamblingiem. Ja tak się... Z, z, czy, czy giełda, czy to, to są wszystko, jak się nie znasz na tym, jak nie jesteś spekulantem giełdowym, czy spekulantką giełdową, to, to po prostu mam wrażenie, że to jest, kurczę, w dużym, to jest obarczone bardzo dużym ryzykiem jednak wszystko. Możesz wygrać dużo, ale no to jest taka zabawa, no, ja, ja miałem fazę, wiesz, na, na NFT, kupiłem sobie swoje, chciałem tworzyć swoje NFT, na chwilę obecną nie jest na to, nie ma na to Przestrzeni mówię o tych obrazkach, tak? Mm -hmm. one były, tak. Później z, ja to wszystko tak można powiem, empirycznie przetrawiłem, przerobiłem własnymi łapskami, to doświadczyłem, straciłem. <laughs> Okradli mnie z krypto, też miałem. To ja, ja już to, ja ten temat mam przyrobiony, więc jakby też umiem, wyciągam, wyciągam wnioski e, i idę. No, na przykład dzisiaj no te obrazki widać, że mówimy no, nie wiem czy ludzie wiedzą, bo mówimy o, o tokenach, o non-fungible tak, tak, token, tak, tak, czyli o tak. tokenach niewymiennych, czyli NFT-kach. To trzeba było zrobić oddzielny podcast, mi się wydaje. No tak Ogólnie ci, ci którzy, się, którzy się znają, to tak krótko powiem, tylko że wydaje mi się, że dzisiaj NFT ma trochę inne ma, ma in, możliwości, są. Yy, Gigantyczne wykorzystania tego, ale niekoniecznie w takiej postaci, jak, jak znamy, jaką znamy. Mam pewien pomysł. Gdzieś tam też z moją dziewczyną siedzimy, dosyć dużo rozmawiamy na ten temat, i, i coś tam sobie kombinujemy, żeby wypuścić, czy znaczy wypuścić, żeby się, żeby się zająć tym, tym tematem. NFT i że to jest coś, co jest, co jest nieuniknione, bo to jest przyszłość. Jakby tym nie, nie, nie uciekniemy przed tym tak samo jak przed, przed internetem, tylko mamy taki ciekawy moment, gdzie, gdzie jeszcze nie do końca mamy jesteśmy przygotowani na, na to, jak możemy wykorzystywać te, te, w ogóle metaverse, NFT, mhm. blockchain, ogólnie technologię blockchain, która jest i tak już wykorzystywana, nawet jak, o tym nie wiemy, to i tak czasami zdarza się, że korzystasz z niej nie wiedząc, ale ale jest to gigantyczne pole na to, żeby, żeby to wykorzystać w taki fajny sposób, a nie właśnie... Trochę powiem, rok temu bym powiedział co innego o obrazkach, które, w które inwestowałem sam i, i kupowałem, chciałem tworzyć, że, że to jest jakby super sztuka, że, że nie wiem, za obrazek płacisz 10 tysięcy złotych, który możesz zrobić sobie screenshota i będziesz miał dokładnie taki sam obrazek, ale Jedyną różnicą jest to, że go nie posiadasz. Mm -hmm. No i teraz pytanie, co to znaczy to posiadanie? Jakby to sposób wykorzystania tego posiadania nabrało dla mnie zupełnie innego wymiaru i, i widzę inne możliwości wykorzystywania tokenów, bo jakby to jest piękne w tokenie, że token polega na tym, że ty dostajesz kod i ty temu kodowi możesz przepisać co chcesz. Wszystko. Y jak... Jak dobrze to wykminisz, to, to możesz zrobić naprawdę fajne rzeczy i to nie muszą być obrazki, to, to może być coś zupełnie, to może być wiesz, wie, no nie, nie chcę tutaj teraz się wypowiadać, ale, ale mam pewien pomysł na to. No Z i natalią. działasz biznesowo. No i działam, w, wiesz, no to to tam jest, no tak, no jestem w tak przy takim funduszu. Inwestycyjny, no, mamy duże teraz restrukturyzacje naszej spółki, naszego funduszu i, i gigantyczne zmiany, ale na razie nie chcę o tym mówić, no bo jeszcze jest to, tak jak mówi Working Progress, i y, pewnie do końca roku będziemy, będziemy mogli więcej powiedzieć. Y, to są, wiesz, no, zawsze to, to są te rzeczy też ryzykowne, y, jak wszystko, jakby nic nie jest pewne, więc jakby no, nie, nie chcę się tym dzielić i. I różne rzeczy mogą z tego wyjść. I fajne, i niefajne. Mam nadzieję, że, że, że te fajne. Więc na razie mogę powiedzieć, że po prostu a, no gdzieś tam jestem przy tworzeniu się takiej dosyć dużej komórki, można powiedzieć, wehikułu inwestycyjnego, być może na, na Europę. Potrafiłbyś rzucić aktorstwo? Całkowicie nie. Myślałem o tym, żeby zrobić to, żeby w ogóle sobie dać spokój, ale, ale ostatnio dużo znaków dostaję takich, że że nie, że jednak muszę, wiesz, ja wiem, że ja mam jeszcze dużo do zrobienia, znam swój warsztat, widzę jakby z roli, z każdej roli na, na rolę, czego się uczę i, i to jest niesamowite, jak takie życiowe sytuacje nas uczą, jakby jak później to wpływa na to, jak grasz, na przykład gram w jednym filmie, mija pół roku, dzieje się coś w moim życiu, gram i jakby, myślę, wow, mam super, mam nowe super rozumiesz, <laughs> To jest jakby i to jest w ogóle, że, że to, jakim jesteś człowiekiem, jest, no, znaczy, jakim jesteś aktorem, czy aktorką. Yy, I to się przekłada, i to jest to mnie jara, no bo fajnie, no bo z jednej strony się rozwijam jako człowiek, a z drugiej jako, tak samo symultanicznie jako aktor, więc no mam swoje marzenia, wiesz, jakby ja cały czas mówię i powtarzam i tu w tym wywiadzie też muszę powiedzieć, że yy, ja czekam na tę moją rolę w Stanach. Dużą. Yy, gdzieś tam teraz już bardziej świadomie to kreuję. Być może też przez różne kontakty i tak dalej. Wiesz, no, że kiedyś zawsze było tak, o czekam, 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 może się doczekam. Ja teraz troszeczkę zmieniłem tę strategię. Temu szczęściu może czasami trzeba pomóc, zwłaszcza jak masz możliwości. Eee, więc zobaczymy. Jeszcze mam trochę czasu. Eee. Ale ty już grałeś w Hollywood? Tak. Z Jimem Carey. A tak, nie, graliśmy w Krakowie, ale. No tak, ale, ale to Hollywood przyjechał do Polski, tak. No, ale ja miałem z nim scenę, to jest zabronność. Moja scena z nim pojaga, tak, także nie gadaliśmy. To była scena bez, bez słów. Ale bez wzroku również, bo nie pokaże, można pokaże na niego patrzeć. Do... No, podczas grania możesz. Ale właśnie było takie, wracałem się i robiłem takie. To było tyle. On na mnie patrzył. On na mnie patrzył parę sekund. mój, mój po prostu. Nie ja no, słyszałam dodatki, że nie można mu w oczy patrzeć. No tak Wiesz, było, no tam było dużo takich dziwnych rzeczy w umowie. Nie znaczy, nie, no, nie wiem, co było, nie mogę mówić, co było w umowie. <laughs> nie, nie, to Czyli marzyć się cały czas budujesz swój pomysł eee, z Hollywood. Tak, tak. Nawet wiesz, teraz są takie możliwości, yy, to jest w ogóle nie, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić co będzie za parę lat przy tym, co robi Amazon, Netflix, wychodzą nowe platformy Disney yy, o, i grając dzisiaj tutaj, robiąc projekt w Polsce, on jest nagle streamingowany na całym świecie. Więc jakby zobacz, no, tak. jakby zniknęły te granice, autentycznie zniknęły. Już nie ma tych wiesz, jakby trochę już jest tak, że młode pokolenie Roberta De Niro już mówi, co? No jest taki aktor, mm -hmm. nie? Ale kojarzą bardziej tych z domu z papieru na przykład. No to jest absurd, znaczy absurd, nie absurd, no to jest taki, taka rzeczywistość, więc jakby to się bardzo zmieniło. Kino, niestety, no też odchodzi do lamusa, jak widzimy. Mam nadzieję, że nie do końca, ale wydaje mi się, że będzie takim towarem luksusowym, że na razie no, teraz mamy ten hype na te platformy streamingowe. i i masz możliwości też, jak masz pomysł, żeby robić swoje rzeczy. Jak masz pomysł, no. Ja też. Akurat, widzisz, no, moja dziewczyna jest dosyć mocno w filmach też. No, lubi oglądać. Jest, i to jest ciekawe, że ja na przykład ja byłem zawsze w tych, tych starszych właśnie produkcjach klasykach kina. Mm -hmm. A ona jest dosyć mocno na bieżąco z tym, co jest teraz. Tak. No to jest super, bo to jest zupełnie inne podejście. Ona no jest rocznik 9-5, więc jest dużo młodsza ode mnie i ma taką wiedzę, ale rozumiesz, jakby ona już patrzy tak, jak ci młodzi patrzą. Mm -hmm. Gen Z. E... I to jest niesamowite, bo ja widzę różnicę. wiesz, ja gdzieś tam wychowałem się na tych starych filmach, a, a tutaj jest jakby, widzę, co się dzieje, jaki jest gigantyczny rynek e... I, ona, i ona jest bystra i ona widzi, widzi zapotrzebowanie i e... jest bardzo uważna na, na szczegóły e zresztą jak analizowaliśmy różne poszczególne projekty, no to jestem pod wrażeniem. Więc jakby też jest pomysł na to, żeby coś... Mamy w głowie duży, taki, taki, taki jeden duży projekt bardzo, który chcielibyśmy razem zrobić. No właśnie, ale to już nie byłby projekt, wiesz, tutaj, żeby go robić, tylko międzynarodowo byśmy chcieli go mm -hmm. zrobić. No ale spokojnie jeszcze, wiesz... Dobrze, dobrze. Przyjdziesz kolejnym razem, to opowiesz mi. No, ale dużo rzeczy, wiesz, no to jest to, później ten fundusz, e, zmiany w życiu, więc jakby umiem strasznie dużo siedzieć, jestem trochę zmęczony. Pytała się mnie, czy lubię udzielać wywiadów, udzielam się dużo powiedziałem może dużo. dlatego, żeby już nie chodzić nie dużo. Dużo. Ja mam spokój na pół roku tak. lubisz wydawać pieniądze? lubię a jaka jest dużo. najdroższa rzecz, jaką kupiłeś? a tak kupiłem, że nie w kredy tylko taką tak za gotówkę? tak, co? nawet kartą rzecz. kurczę, ja też nie jestem takim ja lubię pierdoły Wiesz, ja lubię też wydawać na, na przyjemności takie wiecz, na wycieczki, na, na wyjazdy to ja, na, na to. No, to się nie ograniczam. A z takich rzeczy, co ja kupiłem. Nie wiem, samochód, mam leasing, To nie, to można powiedzieć. Nie, ja w ogóle raczej, raczej. ciuch. Chyba jakiś ciuch kupiłem. Ja nie wiem czy sobie, chyba nie sobie. Chyba komuś kupiła ciucha, no. Drogiego. Ci. A pamiętasz taką pierwszą drogą rzecz, którą kupiłeś za pierwsze dobrze zarobione duże pieniądze? Hmm, piesz, że... Zrobiłeś sobie taki prezent. To była taka satysfakcja. Tak, twoja. zegarek Certiny. O jest, to był taki... Na, na... Kupiłem sobie na gwiazdkę. Byłem w Bydgoszczy, to był 2013 albo 2014 rok. Zobacz, niedawno tak naprawdę. I pamiętam, że on kosztował 100 zł. Czy... I pamiętam, że Longin był trochę mi się bardziej podobał, ale kosztował 3000. Nie, dobra, to kupię tą Certinkę. I kupiłem sobie, słuchaj, to był mój ukochany zegarek. Nadal jest, nadal go noszę. Często. I to, to było super. No, to, to niesamowita przyjemność, jak sobie kupisz coś takiego. A później już tylko mnie kolega rozpieścił, bo mi dawał samochody za darmo z wypożyczalni. Pozdrawiam cię, Przemek. Jeździłem Ferrari, Lamborghini, no i jak już się takimi samochodami, praktycznie nie płacąc nic, no to no to co, no to już ci fiubździu w głowie. A które auto najfajniejsze? Ja lubię Ferrari 458 Italia. Ostatni wolnossący silnik. Strasznie lubię jeździć z tym samochodem. Ale to nie na polskie drogi. No zależy gdzie. No. Na tor najlepiej. Chcę no tak. pojeździć, ale wiesz co, nie, po Warszawie spoko pojeździsz. No tylko no, ten samochód, wiesz, on cię, on cię prosi tak od 150 wzwyż, nie, no bo wcześniej to jest tak szybciej, 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 szybciej masz 140, jeszcze, 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 150, no I ma dopiero tak. I od dwu... w Niemczech na autostradach od 200 w górę to dopiero, wiesz, ma tak, jest spokojny poniżej 150 jest bardzo niespokojny no, to są samochody, które kręcą się już tak, wiesz ja, ja lubię auto kocham auto eee... auto twoich marzeń? Sky is the limit. Wiesz co, ja mam chyba auto swoich marzeń. Bo tak się zastanawiam naprawdę, co bym chciał. Mam Mercedesa. W, w, rodzinny samochód i chyba jest najfajniejszym, najwygodniejszym, bo już trochę odkąd mam, masz dziecko, a później dwójkę dzieci, no to już jakby nie przysiądziesz się do, do niższego, <laughs> bo... No bo nie, bo nie. Lamo można sobie mieć. Yy, znaczy, mieć, właśnie nie mieć, bo ja nie jestem. Ja nie uważam, że należy mieć te samochody. Ja, ja mm -hmm. chyba tak gadałem kiedyś z kółą Wojewódzkim. Usiedliśmy sobie gdzieś tak prywatnie i coś mówi, ty, Ja ty, te samochody, no my ty też te samochody, no, no ale my Ty, tylko masz te samochody. No, mam, tak. bo ja wiesz, jestem człowiek starej daty, ja muszę je mieć. Ja lubię posiadać, ja jestem, ale po co ty je posiadasz? Przecież możesz na wy się wypożyczać. Ja mówię, wiem, nie, ja muszę posiadać. No Kuba ma tak, jak dla mnie posiadanie rzeczy jest jakby uciążliwe, jakby posiadanie przedmiotów, jakby ci trochę no łapiesz energię tego przedmiotu. I, mhm. i ja czuję na przykład, że ja coś posiadam, jak ja, ja mam dużo rzeczy pierdół, które muszę wywalić, ja czuję ich ciężar. Na ja muszę, na przykład teraz jestem przed wyrzuceniem masy rzeczy, które są, jest mi niepotrzebne i czuję lęk, strach, w ogóle, ale wiem, że to zrobię, bo ja nie lubię posiadać. Ja wolę być w jakoś taki, wiesz, jakby coś się stało, żeby sobie wyjechać. Jakby nie, nie lubię, nie, nie jestem zbieraczem trochę przeciwnie do mojej mamy, która, która bardzo lubi posiadać rzeczy, ale to też jest kwestia chyba pokolenia. Jesteś zbieraczem wspomnień. Wspomnień, tak, tak. Bardziej, no... No, no tak, ja mam taką pamięć emocjonalną, ale mam bardziej pamięć emocjonalną, wiesz, jakby pamiętam właśnie y, uczucia, Klimat, wydarzeń, do, niż, niż jako taką sytuację. Bo ja bardzo często nie pamiętam sytuacji w ogóle, mam coś takiego, że ktoś mi coś mówi. Znaczy, jak mi przypomni, to może tak, ale, ale dużo też tak właśnie zapominam, e, że żyję tu i teraz jakoś, tak? Ale na pewno ale zapamiętuję klimat. Na przykład y, pamiętam emocjonalnie swoje, pamiętam swoje emocje z danych lat, ale sytuacji mniej. Spełniłeś wszystkie swoje fantazje erotyczne? A to jest pytanie, na które ci nie odpowiem. <laughs> A to było, bardzo, bardzo podchwytliwe. No, Wszedł właśnie nowy film, cały ten seks, w którym grasz jedną z głównych ról I jest to film, który traktuje o rzeczach ważnych, dlatego że o komunikacji pomiędzy ludźmi w parze to jest super film. seksualnymi również, bo to jest jakby fundament naszych związków. Nie ukrywajmy. I stąd to bardzo e, tak. ważne pytanie do ciebie. Nie no, to jest bardzo fajne pytanie, ale nie muszę się im dzielić akurat. Ale... Pewnie. E... Ale to właśnie widzisz, no, Film jest o tym, żeby rozmawiać yy, z partnerem czy partnerką, i do tego zachęcamy. Yy, naprawdę, yy, scenariusz jest tak napisany. Już od początku, jak czytaliśmy, laliśmy się ze śmiechu, po prostu nie mogliśmy wytrzymać podczas pierwszej próby czytanej. Wiedzieliśmy, że to będzie dobre. Później weszliśmy yy, na plan. Zagraliśmy, co trzeba. Yy, a później jeszcze jest ten montaż, no, i zastanawiasz się, no, jak to zostało wszystko poklejone. No i powiem Ci, że ja, y, naprawdę, jakby od. Od dźwięk mamy super, nie wiem, no widziałeś film? Tak. Nie? Widziałaś, no, yy, no, mi się podobał. Na przykład osoby z tymi byłem mi się bardzo podobał. Uważam, że jest dowcipny, nie przekracza tej granicy dobrego mm -hmm. smaku. Pokazuje odważnie niektóre sceny, sytuacje i problemy w związku takie bardzo, bardzo współczesne. By się wydawało, nie wiem, tak, tak mi się wydaje. No i zachęca do, roz do rozmowy, do, 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 tak jak mówisz, no, że jest to coś, co nam towarzyszy od zawsze i będzie nam towarzyszyć, jest prokracja, jest częścią yy, łańcucha życia. I, yy, a z jakichś niewiadomych przyczyn, znaczy wiadomych, jedna przyczyna odchodzi, chyba słyszałem, że pan Czarnek odchodzi już. E, to są niektóre przyczyn, po prostu nie możemy o tym gadać, albo, albo nie, zabrania nam się rozmawiać o tym, co jest absurdem. No. Oczywiście jest to część. Systemu z kolei żyliśmy tutaj w Polsce i takiej narracji prowadzonej, że trochę tego, tego kościoła i, yy, i tutaj rządu, który, który jednak mówi, że to są rzeczy B i, yy, i to należy zostawić w swojej tam sferze. W ogóle nie wiem jaki, nie wiadomo w jakiej, nie wiadomo gdzie można o tym rozmawiać. nie? Bo tak w domu nie, też lepiej nie, nie przystoi, z dziećmi też lepiej nie rozmawiać. Lepiej w ogóle nie wiedzieć, no, żeby świadomość była niska, nie? prawda? Ani wiedzieć, ani rozmawiać, ani nic. Zastanawiam się, jak, nie, ale, ale jak najbardziej, ale tak, tak, mieć dzieci. tak ale co, mieć. 500 plus, tak, no ale mhm. jak, no. Ale no to już dawne czasy, słuchaj, nie. Dawne czasy, no właśnie, bo. Tak, bo kurtyna zapomnienia na to. Z, y, zap to już przeszłość. Ale ten projekt y, jest. No, nie, no, mi się, mówię, mi się bardzo podobało. Cieszę się, że zrobiliśmy film, w którym zachęcamy ludzi do, do takiej swobody, e, właśnie, poruszania tego tematu, seksu e, i odczarowania tego, że, że, że to jest coś, coś e, złego. Uważam, w bardzo fajny sposób podane e, przy pomocy różnych e, historii. To jest fajne, że tam mamy różnych bohaterów, z każdy ma inny problem. I każdy jest taki pra prawdziwy, jesteś w stanie się z nimi gdzieś tam utożsamić z i zrozumieć. Ale nie mówię, że z każdym na jakimś poziomie. Uh -huh, mniej uh -huh. lub bardziej, ale rozumiesz to. to co, co by świadczyło, że gdzieś tam jest ta chęć, żeby, żeby gdzieś tam to e, o tym gadać. Piotrek, moje ostatnie e, pytanie tak. do ciebie. Jakie z marzeń, które zapisałaś sobie kiedyś na kartce, udało się spełnić? Bo podobno byłeś kiedyś na kursie z coachem, zapisałeś swoje marzenia. Tak, byłem z tym. To on mi zmienił w ogóle życie. Tak? Bardzo często to robiłem. E... Wiele się spełniło, już nie będę ci wypowiadał bardzo dużo, chociażby to, że rozmawiamy tutaj dzisiaj, film teatralnie, filmowo, życiowo, masę, wszystkie rzeczy, wszystkie. Znalazłem kartkę jakąś sprzed dobrych paru lat, znaczy właśnie niedobrych, to jest raptem sprzed czterech może i zobaczyłem tam ten spis wszystko z nawiązką, z plusem, wszystko i to takie, ale to były rzeczy wtedy jak pisałem, Niemożliwe do zrobienia. To było takie, O, co by było, się, gdyby to się udało. Mm -hmm, Dzisiaj mm -hmm. nawet, a tak, mam to, okej. Okay. Rozumiesz? Mm -hmm. Jakby siła afirmacji, zapisy, no to zapisywanie to jest magia, to jest po prostu, to jest czarowanie. Jak ty bierzesz długo zapisujesz, co chcesz zrobić, jeszcze wychodzi to z odpowiedniego miejsca jeśli to projektujesz sobie w głowie, wizualizujesz i ty to zapiszesz, to się dzieje, to po prostu się wydarzy. Ale masz jeszcze jakieś marzenia w ogóle do spełnienia? <laughs> to te <laughs> rzeczywiście, marzeń marzeń, żeby ci nie... się spełniły. Dziękuję, Dziękuję ci pięknie Dziękuję za wywiad bardzo. w podcaście.